Cześć wszystkim, witam Was w pierwszym odcinku. W pierwszym odcinku zajmiemy się siłą ciosu, czyli tym, co nurtuje zawodników sportu walki. Trzeba sobie zdać sprawę, że za siłę ciosu wbrew pozorom bardzo mocno odpowiada pośladek, ponieważ biodro jest naszym największym, najsilniejszym stawem, które generuje nam najwięcej siły. Nasze mięśnie core, czyli nasz brzuch, które będą przekaźnikiem dla kończyn górnych, czyli dłoni, tej siły z biodra. No i tak naprawdę siła z biodra przeniesiona przez nasze mięśnie core na kończyny górne, czyli na dłoń, będzie nam budowała mocno siłę ciosu. No i dobra, to chyba tyle, nie? Jest ze mną Daria, która pomoże mi omówić kilka ćwiczeń dla Was. Cześć. Pierwszym ćwiczeniem, jakie sobie mówimy, jest klasyczny martwy ciąg. Jest to tak naprawdę ćwiczenie podstawowe, jeżeli chodzi o mięśnie pośladkowe, gdyż chodzi nam na normalnym świecie o ruch zgięcia w biodrze. Jest to ruch, który tak naprawdę najmocniej nam angażuje mięsień pośladkowy wielki, czyli największy mięsień tak naprawdę w naszym ciele, który jest w stanie wygenerować najwięcej siły. Aspekty techniczne, sztanga zawsze jest blisko ciała i barki powinny być wychylone przed linię kolan. Żeby to nie wyglądało jak przysiad, tylko zawsze sztanga była przed naszymi kolanami. O. Dobra, kolana rozpychamy lekko na zewnątrz, plecy proste, głowa, przedłużenie kręgosłupa, czyli nie zadzieramy i sztanga blisko ciała do góry. W ostatniej fazie staram się jak najszybciej pchnąć biodro do przodu, żeby jak najmocniej zaangażować mięśnie pośladkowe. Powoli do dołu, głowa, przedłużenie kręgosłupa. Drugim ćwiczeniem, jak ja sobie mówimy, jest popularny hip thrust. Jest to ćwiczenie tak naprawdę wykonywane przez większość pań na siłowni, ale jest to bardzo fajne ćwiczenie również dla fighterów. Za chwilkę sobie mówimy, dlaczego tak jest. Dobrze, użyjemy sobie do tego ćwiczenia również taśmy powerband. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ funkcją mięśni pośladkowych nie jest jedynie wyprost biodra, czyli zgięcie w biodrze, również jest jego rotacja, czyli odwodzenie nogi na zewnątrz. Dodanie gumy pozwoli nam mocniej przetrenować cały pośladek. Dobrze, Daria, połóż się. Krawędź łopatek mniej więcej na końcu ławki, czy też w przypadku boksa, głowa jest oderwana, tak? Broda, czyli musi być mniej więcej do mostka, to będzie błąd. Głowa za siebie. Broda musi być zbliżona do mostka. Kolana cały czas kierujemy na zewnątrz, stopy są ustawione równolegle, nie kierujemy ich na zewnątrz. Sztanga znajduje się mniej więcej na miejscu kolców biodrowych. Podajemy sztangę na biodro. Teraz dlaczego to ćwiczenie niesie aż tak dużo benefitów? Ponieważ tak zwany moment mięśniowy, czyli sposób, w jaki ciężar oddziałuje na konkretny mięsień, właśnie w tym ćwiczeniu jest największy, ponieważ ciężar spoczywa nam centralnie nad biodrem, czyli nad pośladkiem. Dobra. I wykonujemy. Schodzimy jak najniżej i dynamicznie do góry z mocnym napięciem pośladka i pilnujemy, żeby guma cały czas trzymała napięcie, nie złapała nam luzu. Trzecim ćwiczeniem, jakie sobie mówimy, jest klasyczny kettlebell swing. Ćwiczenie również bardzo dobrze znane. Dlaczego akurat kettlebell swing? Ponieważ jest to ćwiczenie z natury dynamiczne, które pozwoli nam budować siłę, ale dynamiczną, czyli mocne generowanie dużej siły i szybkości z biodra. Dobrze, ustawiamy się w trójkącie, głowa, przedłużenie kręgosłupa i naciągamy kettlebell na siebie i staram się jak najmocniej angażować biodro, nie ciągnąć rękoma w górę, tylko starać się jak najmocniej wypychać ciężar biodrami. Jakbyśmy chcieli ciężar wyrzucić do przodu, a nie ciągnąć go rękoma nad głowę. Dziękuję Wam za oglądanie odcinka. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jakie ćwiczenie jeszcze chcielibyście zobaczyć, czy chcielibyście jeszcze mnie zobaczyć na kanale. Jeżeli tak, pokażę Wam więcej ćwiczeń na poprawę siły ciosu. Cześć!